My to będziemy powtarzać w nieskończoność. Ósma Liga Mistrzów to nie jest najlepszy magazyn o najgorszym polskim futbolu. To jest najgorszy magazyn, ale za to o najlepszej polskiej piłce. Przecież nie od dziś wiadomo, że to w naszej ósmej lidze piłkarskiej grają najlepsi zawodnicy. Zasługujący na każdą liczbę pochwał. Kilka ciepłych słów trzeba jednak powiedzieć. Na przykład kaloryfer. Kaloryfer jest ciepły. To w polskich niższych ligach padają najpiękniejsze gole. O kurwa! A ty bramkę strzeliłeś. Kurwa, dobrze, że samo, bo ja nie strzeliłem. A mecze sędziują najlepsi, najbardziej doświadczeni sędziowie. No ty gwizdesz, kurwa! Dzwonię do twojej nauczycielki, żebyś kurwa z WF-u nie zdał chuju. A tak dobrych piłkarskich doradców jak na naszych trybunach to nie ma nigdzie. Środek, gdzie jest środek? Nie skakać! Nie skakać! Nie skakać! Nie skakać! Kurwa, no strzelił, nie? Gdyby takie warunki do gry mieli zawodnicy San Marino, to z pewnością zamiast na ostatnim miejscu w rankingu FIFA byliby na pierwszym. Ósma Liga Mistrzów. Aż 30 osób wygrywa w puli nagród 10 tysięcy złotych, a do tego zestawy nigdzie niedostępnych kufli. 1 kwietnia rusza kartofliskowy turniej typerów dla graczy LVB. Jak dołączyć do gry? Szczegóły w komentarzu pod filmidłem. A dla nowych graczy w LVB bonusy i koszulka 8 Ligi Mistrzów za darmo. Oferta tylko dla pełnoletnich. Dopiero zaczęliśmy, a już czas na fajrant. Ósmoligowy fajrant Kraków osiągnął bowiem sukces, przy którym awans reprezentacji Polski do Kataru to jak rozwolnienie po kebabie. No prościzna. Fajrant Kraków awansował do bardzo prestiżowej Europejskiej Ligi Przegrywów, potocznie zwanej Beton Ligą. A ja o co chodzi, że to jest mecz Beton Ligi? Co to jest ta Beton Liga? Odpowiedź klubów z niższych lig na powstanie, plany powstania Superligi. Awans Fajranta do Europejskiej Ligi Przegrywów nie był dziełem przypadku. Drużyna ma już na swoim koncie wielki międzynarodowy sukces. Rozgrywała już mecz na Słowacji. Panowie, to nie jest pierwszy mecz Fajranta za granicą. Już był sukces zagraniczny. W Czernym Balogu, tak, był sukces 07. 07 przegraliście? 07. Była sobota, godzina późna, pogoda nie sprzyjała do grania w piłkę. A do tego ten cholerny przejeżdżający pociąg, gdyby nie ta koncentrująca zawodników kupa żelastwa, wynik mógłby być znacznie bardziej okazały niż zwykłe 0-7. Dobrze, że chociaż w dupala, bo awans do Beton Ligi mógłby przejść fajrantowi koło chuja. Teraz jest szansa na kolejny międzynarodowy sukces, ale sprawa nie jest wcale taka łatwa. Fajrant rusza w daleką podróż do Serbii. Stoperan? A jak? Stoperan chyba. 13 godzin podróży. Takim to w 5 godzin dojedziemy. Na starcie ze słynnym FK Miljakowacz, czy jakoś tak. We play at the lowest level. This is our first season, first half season. So we are on the lowest level of the Serbian football right now. And you are at the top of the league? No, we are on the bottom of the league, but that's why people love us. Do takiego rywala trzeba było podejść z odpowiednim szacunkiem. Fajranci, nasza drużyna, co dzisiaj gra, dzisiaj gra, dzisiaj gra, gra, gra. Ale i tak przegrać ten mecz może być trudno. Belgrad to miasto, które zaskoczyć może każdego. Nie, pod prąd? Kurwa, no. Ale zatrzymam się. No ale no jak pod prąd? Zapowiadało się na przepyszną piłkarską ucztę. I teraz uwaga, będzie spoiler. Tak właśnie było. Najpierw szybkie zwiedzanie, bo akurat trafiła się belgradzka noc muzeów. Ja podjąłem decyzję, że nie gram w tym meczu, ale wcale nie miałem grać w tym meczu, więc było mi o tyle łatwiej. I już można było ruszać na stadion. No jak da radę tu grać? Kurde. Wiesz, nie jest to stadion Fajranta na Belgradzce, ale nie jest też źle. Takie malutkie jest. A wy lubicie grać na małym, nie? Tak, no bo my jesteśmy zespołem bardzo technicznym, dlatego lubimy posiadanie i tak dalej, nie Marcin? Strzelić coś? Nie wiem, czy na takim równej murawie potrafię. Na szczęście okazało się, że to był tylko stadion rezerwowy. Najbardziej prestiżowe starcia Miljakowacz rozgrywa na innym obiekcie. Wszystko gotowe? Można zaczynać? Zatem zapraszam na wpierdol już. Ja pana na mieście wczoraj widziałem.
chodzą plotki, że byłem, ale nie pamiętam. Ten piłkarski hit to był prawdziwy rarytas dla koneserów zaawansowanej piłkarskiej taktyki. Fajrant Kraków pojechał na przykład do Serbii bez trenera. Gdzie jest trener? Trener? Ale przyjechał trener czy nie? Nie, trener niestety. To jest przeszłość. A gospodarze, aby przypadkiem nie okazało się, że są zbyt zgrani, ściągnęli dwóch nowych grajków. Pech chciał, że akurat były to dość głośne nazwiska. O kurwa, ale pięknie. Mówi coś tobie nazwisko Lazowicz? Nie. Nie mówiło mi, coś tam chłopaki mówisz, jakiś dobry. Ale nic, ale serio nic. On też o tobie nie słyszał, bo z nim gadałem przed chwilą. Bardzo mi przykro. Danko Lazowicz starał się jak mógł, ale i tak piłka konkretnie zeszła mu z nogi tylko raz. Akurat wtedy wpadła do siatki. O kurwa! Jak ta pierwsza bramka, kto tam ją strzelił? Lazowicz. Kojarzę gościa. Już kojarzę. Tak, wcześniej żartowałem, ale kojarzę, bo to mniej więcej kilka meczów w Serbii oglądałem, jak grali. No, to już wiem. On grał w reprezentacji? Grał. Grał w reprezentacji Serbii grał? Tak, no. A jak się mylę, to wytnij. I wish all the best for your team. And you are more than welcome in Serbia. A tego pana z pewnością kojarzycie. To przecież gwiazda drugiej ligi chińskiej. Mirosław Radović. Zapowiadało się groźnie, ale Rado w tym meczu gola nie strzelił. Może się za to pochwalić kolegą, że zawodnik Fajranta założył mu tak zwaną siatę. W nagrodę w przerwie nastąpił szybki transfer i na drugie 45 minut Radović był już twarzą podwawelskiej. Przepraszam, muszę przyłożyć kartkę podwawelskiej ekipy Fajranta. Nie bój się, weź na siebie troszkę gry, nie bój się piłki. A jeśli chodzi o resztę składu gospodarzy, to ani nazwiskami, ani umiejętnościami specjalnie w tym meczu nie powalali. Ja pierdolę! Wy też tak potraficie? Nie. Coś takiego obronić, panie, no. Koleś raz w życiu pewnie taki strzał oddał. Nie, no musiałem go przepraszać, nie? Musiałem go przepraszać po interwencji. Mówił, że jego matka jest na trybunach. No głupio mi było, nie? No, obiecałem, że następną taką wpuszczę. A to, co działo się w krakowskiej bramce w tym meczu, przekraczało ludzkie pojęcie. Żadnych puszczonych baboli. Pachniało prawdziwą sensacją, zwłaszcza, że zawodnicy z pola również łapali tak zwaną życiówkę. A ty już grałeś? Tak. Tak? Ty... Bardzo dyskretny występ, nie? W takiej dyspozycji, aby strzelić obok bramki, trzeba było wznieść się na prawdziwe wyżyny. Łazysz! Wpadło. Będę musiał się odblokować przy barze. Nie dziwmy się więc, że czasem nie wychodziło. Kurwa! Generalnie było tak, że się siłą opadłem. Myślę, co będę biegł, jak można zamknąć oczy, przywalić po prostu, nie? No i patrzę, jest. I dziękuję. I gdy na dwie minuty przed końcem było tylko 3-2 dla Serbów, w bój trzeba było posłać jakąś parówę, która na ban spierdoli wszystko jak należy. I udało się! Fajrant może dopisać do swojego konta pierwsze 0 punktów w europejskiej lidze przegrywów. Brawo! A w przerwie zimowej o wielkich sukcesach pomarzyło również Coco Jumbo Warszawa. Tu taktyka była jednak inna. Skoro szanse na zdobycie pucharu grając u innych są delikatnie mówiąc chujowe, drużyna zorganizowała własny Coco Jumbo Cup. A kolejka po wpierdziel do kokosów ustawiła się długa. Ile drużyn się tu zgłosiło? O Jezu, w ciągu dwóch dni no to ponad 30 ekip. Jest komu spuścić wpierdziel, to wystarczy tylko zebrać mocny skład i wio! No jak skład dzisiaj? To... Jak zwykle najmocniejszy skład do przegrywania. Słuchaj, rozmawiałem z trenerem i powiedział, że wygracie na bank ten turniej. No to niech tak mówi. I co wy na to? No jak wierzę, no to nie wierzę. A wy wierzycie? Niestety, brak wiary to tylko połowa sukcesu. Drugie pół trzeba jeszcze umiejętnie na boisku wystać. A jak trener dobrze poustawia, to nie będzie odwrotu. Zwycięstwo i tyle. Pierwszy w bój z kokosami ruszyła drużyna o zabójczej nazwie Olympic Zgon. Pierwszy przeciwnik, Olympic Zgon. Co wiecie o przeciwnikach? No, jest mocny. Na pewno jest bardzo dużo młodych zawodników. A wy też macie młodych. My mamy najmłodszych. Ja też gram. Ta
Takich kokosów nie ma prawa zatrzymać nikt. Nikogo więc chyba nie dziwi, że zabójcza nazwa okazała się być zabójcza dla jego twórców. Olympic Zgon dostał od kokosów w dupala. Ale jak tu z kokosami wygrać, gdy strzela się tylko jednego farfocla? Ja pierdolę. Najlepszy byłeś w całym meczu. No wiem, najpierw. Jak się broniło ten strzał? Nie widziałem w ogóle piłki. Ona jeszcze przede mną skręciła. Ja zdążyłem tylko rękę wystawić, ona poleciała. Wiatr. Dupa. Ta, zawiało fajnie. Po kolejnych wygranych wszystko stało się jasne. Pokrzyżować plany kokosom mogła już tylko jedna drużyna. Poznajcie zespół o nazwie Jeden Chuj Bydgoszcz. Pan jaką drużynę reprezentuje? Jeden Chuj. I ty jesteś ten jeden? Nie, wiesz, są koledzy, ale zaraz przyjdą, muszę się nastroić. Drużyna podeszła do turnieju bardzo poważnie, jeszcze na kilka godzin przed turniejem. Jeden chuj nie odstawał w treningach. Jakby panu powiedział, gdzie byłem o godzinie 8, to by pan mi nie uwierzył. Najpierw jeden chuj czekał spacerek z zespołem Kartofliska. Widzę ten strach w waszych oczach. Ale się boicie. No nie, jeden chuj. Tak się bali, że się zesrali, ale nie ci co trzeba. Niespodziewanie drużyna Kartofliska ojebała chuja od początku do samego końca. Wynik mówi sam za siebie, no 4-0. Wstyd, hańba, kompromitacja, nie wracajcie. Jak się z jednym chujem grało? To gadaj z typem z dupy, no to chuj z dupą się dogada najlepiej. Typ z dupy nie chce się wypowiedzieć kulturalnie. Takie rzeczy nie będzie kulturalnie odpowiedzi. No to dawaj niekulturalnie. Jeden chuj to wszystko strzelił. Tym razem jeden chuj nie stanął na wysokości zadania. Ale wam petardę zajebałem, nie? No nikt by tego nie wyjął. No nikt. Chciała z taką kurwa prędkością, nie? W oczach 4 piłki widziałem każdą w innym miejscu. Co gorsza, jeden chuj nie wypalił również w następnych spotkaniach. W zasadzie to z każdym meczem jeden chuj był coraz bardziej w dupie. Nie udało się wygrać nawet okazałego trofeum dla najlepszego strzelca. To jest trofeum dla najlepszej strzelby turnieju. Kokosy i armata. Zespół jeden chuj strzelił jakiegoś gola. No właśnie prawie. Byliśmy tak blisko. Tak jest, bo ten historyczny karny wykonany został no prawie wzorowo. Za co ten karny był? A to był pierwszy historyczny karny techniczny. To jest karny techniczny. Można tak powiedzieć. Podyktowany za to, że przeciwnik strzelił za dużo goli. A zwłaszcza ich bramkarz. Błąd, zdecydowany błąd. Poniosła tutaj fantazję zawodnika, zdecydowanie. Zadowoleni z występu? Tak, my jesteśmy zadowoleni. Kaca wyleczyliśmy, także... Jeden chuj nie wyleczył jednak kokosów z planów o wygraniu turnieju. Proszę jednak nie panikować. Coco Jumbo Warszawa nie wygrało pierwszego turnieju. Coco Jumbo Cup. Szansę kokosów pogrzebał zakład pogrzebowy Thanatos, który zajął pierwsze miejsce. No z zakładem pogrzebowym każdemu wygrać jest ciężko. Nie wyszło, bo zgłosiły się niestety dobre drużyny i znowu na wieczór mamy wolny. Aż 30 osób wygrywa w puli nagród 10 tysięcy złotych, a do tego zestawy nigdzie niedostępnych kufli. 1 kwietnia rusza kartofliskowy turniej typerów dla graczy LVB. Jak dołączyć do gry? Szczegóły w komentarzu pod filmidłem. A dla nowych graczy w LVB bonusy i koszulka 8 Ligi Mistrzów za darmo. Oferta tylko dla pełnoletnich.